Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj troszeczkę trochę inaczej niż zwykle. Słuchajcie, najdziwniejszy instrument, który zrobiłem na... On trochę brumi, wiecie? Muszę wyeliminować ten brum, ale to jeszcze wyeliminujemy. Najdziwniejszy instrument perkusyjny, jaki się udało mi złożyć. Na Arduino, żebyś był śmieszniej. Zobaczymy, co on tutaj ma za rytmy, nie? Przełącznik rytmu tutaj mamy na potencjometrach wszystko. Może coś się uda zagrać do tego. Ale to nie o tym odcinek. To miał być odcinek o tym, co to potrafi, bo to kurde naprawdę dużo potrafi. Oprócz takich normalnych bitów, to jeszcze ma na przykład takie coś jak pitch, ma syntezator. Widzicie? Pitch. O, teraz jest głęboki bas dopiero. Idziemy jakieś inne rytmy. Ale tutaj bas mi wcięło, czemu? Jest. Dobra, teraz głębokie rytmy.
resetnę go. Podstawowy rytm, tak jak się uczyliśmy kiedyś grać na perkusji, to podobnie grałem w podstawówce. Przejście. Jeszcze raz. Drugi rytm. Trzeci rytm. Wiecie, co mi to przypomina? Taki rytm. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, mieszkamy w lesie zielonym. Oczka mamy czarne, buźki granatowe, a sukienki są zielone i seledynowe. Dobra, następny rytm. Już bardziej takie... Bardziej takie wojskowe.
Muzyka trapów, kurde, nie lubię. Następny. O. To jest takie ala przejście. Tylko. Za szybko. To jest takie... Mocno śpi. Dobra, dalej. Zagrzewające do walki, a to? Siedem dziewcząt z Albatrosu i siedyna. Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Miałaś wtedy 17 lat, dziewczyno. Stowie, pierwszy raz ujrzałem cię. Wolniej trochę i głośniej. Nie wiem, czy wy słyszycie tą potęgę tego basu. Siedem dziewcząt z Albatrosu, ty jedyna. Dziś pozostał mi po tobie smutek, żal. Miałaś wtedy 17 lat, dziewczyną. Dobra, następny rytm. Tempo jest od 60 do 240 regulacja. Idziemy dalej. Jakieś takie na trzy. Raz, dwa, trzy. Koniec! Jest to cisza kompletna nastała. No i dobra. I słuchajcie, to teraz tak. Pokażę wam każdy z każdym można mieszać rytmem. Można robić przejścia. Można zrobić dogrywki. Czyli po prostu robimy przejście. Jep.
i robimy powtórkę i jedziemy dalej. Co dalej można? Fajnych parę efektów jest pitch, przester, wokal, taki a la wokal, wydaje ludzkie dźwięki praktycznie rzecz mówiąc. Podłączenie do MIDI można można będzie sobie przesyłać na niego, z niego na klawisz, używać dźwięków klawisza, wrzucać dźwięki klawisza na w dwie strony. Na perkusję, nie? Na ten automat perkusyjny. No i to by było w sumie na tyle. Słabo mnie słychać, bo tutaj dosyć głośno to było. Dlatego tak mnie było słabo słychać. Słuchajcie, to jest teraz tak. Moment, muszę się ściszyć. I teraz tak. Co do tych pokręteł z tyłu, którymi zmieniałem. Każde pokrętło to są cztery niezależne. Dwa są od efektów, dwa są od ADC kontrolera. Nie MIDI, tylko kontrolera. Czekajcie moment, bo to naprawdę mnie może być słabo słychać teraz. Są dwa od ADC, znaczy w sumie cztery pracują na ADC, w tym, że jeden z nich jest na, znaczy nie, no dwa z nich są, służą do efektów, a dwa z nich służą do przełączania rytmu i mieszania tak jakby do grywki, nie? Tutaj mamy tak, mamy gain, tak jak zwykły, podłączam sobie gitarę jako piecyk, nie? Potem mamy sopran, środek, bas i volume master wszystkiego. Tu trzeba jeszcze jakąś plakietkę dorobić, coś tam opisać, taki, wyszedł taki mały mini piecyk, który, jak słychać, zapiernicza jak dziki. Oczywiście tak, jednym potencjometrem możemy robić tempo. Jak naciśniemy przycisk tempa. Ja już znam je na pamięć mniej więcej. I teraz pokażę wam jak ten pitch, a zresztą to już chyba było. Pitch to będzie ten i ostatni. Tak jakbym spowolnił płytę. I w drugą stronę odwrócił. Można trafić z powrotem w to samo, nie? Tu mamy teraz tak, mieszanie dwóch efektów. Włączamy to i pierwszy, tu wybieramy sobie na przykład, nie no, wybierzemy sobie, bo przeleciliśmy dzisiaj wszystkie. Na przykład, dobra, nie, to jakieś takie. Dobra, zwolnimy to trochę. Weźmiemy sobie ten efekt. I teraz tak, drugi raz. I zmieszamy sobie z drugim efektem. Tempo trochę przyspieszymy, wyłączymy tempo. I mamy, i teraz wybieramy tym pokrętłem drugi bit, nie? Zestaw talerzy na przykład. Czekajcie, żeby zagrać talerzami to trzeba tutaj, ok. Wyłączamy. Tu jest tempo. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie, syntezator wszedł. Mogę to obwiednie skasować i dodać w rytm. I teraz zmieniać mu tony. Wyciszyliśmy syntezator. Tu możemy sobie zrobić taki przester. Co do efektów, no to. Rytmy przegoniłem wszystkie na wcześniej z gitarą. Stop, play.
Dobra, ja pozdrawiam, to by było na tyle. Schematy i płytka będzie już w niedługim czasie tego ustrojstwa. To będzie malutkie, bo to praktycznie w ręku się zmieści całe urządzenie, tylko ja tutaj dodałem głośniki, tam jakieś kawał skrzyni. Było to obudowę, nie? Na szybko dzisiaj. No i to fajna perkusja. Perkusistę zastępuje. Nie jest to sztuczna inteligencja, ale perkusistę zastąpi, no, dla mnie akurat. No chyba, że ktoś z was bardzo dobrze gra na perkusji. Nie gubi rytmu. Trochę zęby zjadł, że tak powiem. Połeczek połamał, to wtedy możemy tam... No. Dobra, mało ważne, słuchajcie. To by było na tyle z tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie i gorąco zapraszam na Łosia. Słuchajcie, 26 w piątek prawdopodobnie jakiś koncert się szykuje na Łosiu. W maja. Ale to jeszcze nic pewnego. Pozdrawiam, zapraszam. Do następnych filmów. Wszystko jest na www.piracz.com.pl. Na tej stronie, na forum, znajdziecie tam mnóstwo projektów.